Dobry wieczór, witamy na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu Śląska-Wrocław z Zagłębiem Lubin. W pierwszej części naszym gościem jest pan Van Dark, trener Zagłębia Lubin oraz Witold Lis, który pomoże nam w tłumaczeniu. Trenerze, proszę o pomeczowy komentarz. Ja, denk dat Śląsk verdient gewonnen heeft op basis eigenlijk gewoon van strijd en vechtlust. Uważam, że Śląsk zasłużenie zwyciężył na podstawie gdzieś mniejszego zaangażowania. Ik denk dat wij op zich prima kunnen voetballen en we zijn ook prima gestart. Alleen we zullen wel mee moeten in een bepaalde strijd en duelkracht van de tegenstanders. Uważam, że jesteśmy zespołem dość dobrze dającym piłkę. To ciekawie wygląda, ale powinniśmy też w niektórych meczach po prostu troszeczkę mocniej grać i dawać sobie radę z drużynami, które gdzieś bardziej siłowo grają. Desondanks, in de eerste helft zijn volgens mij de twee eerste kansen die zijn voor ons met Borg en met Balic. Ale mimo wszystko gdzieś w połowie, na początku pierwszej połowy były dwie szanse dla Saszy Balicia i dla Bohara, które były wykorzystane. Goed, dan krijg je daarna een fase dat je wat verder terug wordt gedrongen en dat we ons spel niet meer kunnen spelen. I wtedy gdzieś była faza spotkania, gdzie byśmy zmuszeni się troszeczkę cofnąć i nie dyktowaliśmy już mamy problemu. Dat heeft met name te maken dat wij gewoon niet agressief genoeg vrijliepen. No, ale to miało do czynienia z tym, że nasi zawodnicy nie biegali dość wystarczająco agresywnie na wolne pozycje. Ja, goed, in de tweede helft hebben we geprobeerd iets om te zetten. Dat ging in de eerste minuut ook prima. De tegenstander moest terug. Alleen ja, goed, dan maakt iemand een stomme overtreding en dan krijg je vrij trap tegen. En uit de rebound wordt hij dan gescoord. W drugiej połowie chcieliśmy wprowadzić pewne zmiany. Na początku tej drugiej połowy dość dobrze to wyglądało, no ale później głupi faul z naszej strony gdzieś wypadła bramka dla przeciwnika. Ja, op dat moment heb je de tegenstander sterk gemaakt en die laten die wedstrijd dan niet meer gleppen. En dan zijn wij vandaag niet meer in staat om terug te komen. I od tego momentu też gospodarze gdzieś poczuli się jeszcze lepiej, jeszcze mocniej w meczu. Nam uciekało wszystko między palcami, nie mogliśmy już mieć wpływu na grę. Jest to, denk ik, het verhaal van de wedstrijd en hebben we gewoon verdiend verloren. To jest gdzieś tam opinia na tego meczu. Uważam, że zasłużenie przegraliśmy. Dziękuję. Dziękuję, trenerze, i proszę o pytania. Dat heeft zeker invloed gehad. Alleen, ik heb niet gescholden. Ik ben niet gewaarschuwd. Het zal waarschijnlijk alleen de lichaamstaal zijn geweest die me wegstuurde. Powiedziałem, ale nie przeklinałem. Uważam, że nie przeklinałem, jest pewnie na podstawie mojego body language, czyli mojego języka ciała zostałem usunięty z ławki. Nou goed, ik heb me mateloos geërgerd. Dat heeft te maken met mijn ploeg, hoor. Dat ik vond dat we niet agressief genoeg speelden. Tegenstander heel veel overtredingen maakte, waarvoor de scheids wel fluiten, maar verder niks deed. Ale być może to miało do czynienia, byłem bez siły, tylko i wyłącznie dlatego, bo mój zespół bardzo słabo się prezentował. Przeciwnicy gdzieś byli agresywniejsi w pojedynkach jeden na jeden i w obronie, i to być może było takim moim troszeczkę zachowaniem. Kijk, voetbal is emotie. En op dit moment was er bij mij emotie. We hebben een ploeg misschien te weinig. Nie zapomnijmy, że piłka nożna jest grą emocji. W tym momencie ja też miałem emocje, tak, i gdzie się pokazały. To jest nie goed, maar dat zijn dingen die gebeuren. To jest niedobrze, ale to są rzeczy, które się stają. Nie ma pan pretensji konkretnie do sędziego. Niks op tegen de scheidsrechter. Nogmaals, ik heb wel gezegd dat hij iets meer moest zeggen over die overtredingen. Alleen, hij floot alleen maar. Dus ze hadden er nog 30 kunnen maken. En had hij gewoon 30 keer gefloten en niks gezegd. Ja. Wspomniałem tylko sędziemu, aby zwracał uwagę właśnie na te wszystkie faule, tak? Bo gdybym nie zwrócił mu uwagi, no to uważam, że nawet 30 razy byłyby to te pojedynki jeden na jeden i nadal jakby znamy by po prostu inną stronę. En ik wil niet te veel zeggen over scheidsrechter, want ik weet dat het gewoon heel erg moeilijk is. Dat weet ik.
jest za bardzo wypowiada się na temat pracy sędziego. Mówią, że to jest bardzo ciężka praca, tak, w trakcie meczu, aby podejmować decyzję. Maar mijn idee dat hij gewoon meer moet optreden tegen die overtredingen. Ale uważam, że powinien bardziej stanowczo podejmować decyzję, jeśli chodzi o faulę. Czy mamy jeszcze pytania? Panie trenerze, jak to się stało, że jedna z najlepiej grających, nazwijmy to, w rundzie wiosennej drużyny, po stracie swojego szeryfa ze środka gra tak beznadziejnie, bo to panu są słowa. Czy tak wiele zależy od właśnie od Filipa? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus dat gaan we die spelers ook vragen. To jest bardzo dobre pytanie, więc musielibyśmy naszych zawodników też się o to spytać. Ja, maar goed, dat is me te makkelijk. Het kan niet zo zijn als één iemand wegvalt dat we dan zo ver terugvallen. Nee, dat vind ik te makkelijk. Troszeczkę też za prosto uważam, że jeżeli jeden zawodnik wyskoczy, tak, że aż taki spad, jeśli chodzi o słabszą grę i o wszystko, że zafunkcjonuje. Daar hoef ik hier geen antwoord op te geven. No, tutaj nie chciałbym nie dawać pytania na to pytanie. Odpowiadać na to pytanie, przepraszam. En die zal dat straks ook klaar zijn. Ma plan, aby jak najszybciej go gdzieś tam wprowadzać do kadry, ale jeżeli program będzie realizowany, no to wtedy będziemy dokładnie wiedzieć. Ja, dat is onmogelijk. Een kruisbandblessure staat 6 of 9 maanden voor. No to było troszeczkę niemożliwe, aby gdzieś tam w tych meczach towarzyskich styczniowych gdzieś grał, no mówimy, że wiązała krzyżowy, no to plus minus jest 6 miesięcy, tak? En moet een speler nooit het risico lopen, want als hij nog een keer oploopt... Żeby poświęcać zawodnika, tak? Aby nie podejmować ryzyka. Je kan ze een kruis kunnen zetten door zijn carrière, dus dat is nooit waard. En dan mag gewoon echt wel lang. Ja, aby krzyż przez jego carrière, bo tam do postawi, bo musimy się przyczynić. En hij ligt al voor op het schema. Ale idzie wedle programu. Goed, daar hebben we het intern over. Toch even een zin, dus dat mag helemaal niet. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Teraz jest z nami pan Witesław Lawiczka, trener Śląska Wrocław oraz nasz tłumacz, pan Jiří Rozbroj. Trenerze, na początek proszę o pomeczowy komentarz. Mam radość. Cieszę się. Vyhráli jsme derby a ta atmosféra v kabině po zápase je báječná teď samozřejmě. Vyhráli jsme derby i atmosféra v šatni je určitě skvělá. Ale je potřeba říct, že soupeř hlavně v úhodu zápasu, těch prvních 20-25 minut, nám dělal problémy svojí hrou. Ale můžu povědět, že přede všechno na počátku meču przez pierwsze 20-25 minut przeciwnik sprawiał nam problemy. Zřejmě to bylo tím, že v Zagłębie jsem přijel hodně sebevědomě na základě těch dvou vítězných zápasů z úvodu jara. Pravděpodobně bylo to spowodowane.
spowodowane tym, że Zagłębie przyjechało do nas bardzo pewne siebie z tych poprzednich dwóch meczy. Ale musím pochválit naše hráče, jakým způsobem zareagovali v průběhu zápasu. Ale musím pochválit našich závodníků za to, v jaký způsob zareagovali na přeštěvníka. Po té úvodní aktivitě soupeře se naše hra zlepšila. Po té počátkové dužej aktivnosti přeštěvníka naša hra opravila se. A dovedení nám pomohla vydařená standardní situace, kterou kluci se hráli výborně. Pierwszą bramkę zdobyliśmy dzięki dobrze zagranemu stałemu momentowi gry, gdzie zawodnicy bardzo dobrze poradzili sobie z tą sytuacją. Tady musím ocenit jednak hráče, kteří to zrealizovali na hřišti. Tutaj muszę ocenić zarówno zawodników, którzy zrealizowali tą akcję na boisku. Ale poděkování a uznání patří i celému trenerskému štábu, který se věnoval téhle herní činnosti v průběhu týdne před zápasem. Ale poděkování i uznání należí se rovněž celému štábovi trenerskému, který zajmoval se těmi stálými fragmentami v ciągu posledního týdne. A samozřejmě jsem rád, že nám vyšel i vstup do druhé polovy, do druhého poločasu. I určitě těším se, že rovněž udal nám se počátek druhé polovy. Ta druhá branka a naše hráče uklidnila a krátce potom jsme tam byli blízko k tomu, abychom dali ještě třetí gol. Ta druhá branka našich závodníků uspokojila i byli jsme rovněž blízci zdobytí třetí branky. A co mě těší, tak je to, že jsme zvládli ten zápas po taktické stránce. Těší mě to, že meč nám se udal z punktu vidzenia taktyczného. Věděli jsme, že proti nám stojí kvalitní soupeř, ale to, že máme v naší obraně nulu na konci zápasu, je pozbuzením do dalších zápasů pro nás. Věděli jsme, že přeciko nám stojí bardzo mocný přeciknik, ale to, že nestratili jsme žádné bramky, to je dla nás, dla naší svědomosti, je to dobré dla kolejných. A moje poděkování patří i našim kibicům na tribunách, kteří nám taky hodně pomohli v průběhu zápasu. I rovněž chceme poděkovat našim kibicům, kteří rovněž nám pomohli v trakcie meču. Děkuji trenerovi i zapraszam do zadávání pytań. My jsme chtěli hrát po zemi, chtěli jsme hrát kombinační hru. Ale to, co říkám svým hráčům před zápasem, tak oni jsou ty, kteří v danou situaci decizují, rozhodují v té dané situaci, ať je to brankář nebo obránci. Ale já každému danému závodníkovi před mečem mluvím to, co należy do jeho zadań. Zależnie od tego, czy to jest bramkarz, czy to jest obrońca, czy nawet jest taki kolejny. Pravda je ta, že v úhodu zápasu Zagłębie hrálo vysoký pressing na nás a tím pádem donutilo brankaře nebo naše obránce hrát dlouhé vysoké pasy a tam jsme měli trošku problém, abychom získávali druhé míče, druhé pilky a byli více ve hře. I pravdou je, že Zagłębie na počátku hrálo vysokým pressingem i zmušalo našich závodníků do grania górą i tam vlastně ti závodníci měli kłopoty. Pokud si vzpomínám, tak jsme tam přečkali jeden kritický moment před naší brankou, kdy jsme byli blízko k tomu, abychom inkasovali, ale dobře jsme tam tu situaci ještě zavřeli a zblokovali tu střelu. Dobře pamětám to, měli jsme tam na počátku jeden kritický moment, kdy byli jsme blízci ztrátě bramky, jednak dobře rozwiązaliśmy tą sytuację i udało się nie stracić bramki. Ale jinak
musím dát našim hráčům kredit za to, jakým způsobem takticky tento dnešní zápas zvládli. Ale naprawdę muszę docenić naszych zawodników za to, jak udało im się zagrać dobrze taktycznie. Víme, že všechno nebylo bez chyb, ale je to pro nás pozbuzení do dalších zápasů. Víme, že všechno nebylo bezpůjemné, ale je to dla nás vzpárče dla kolejných mečů. Dobré pytanie. Mateusz jest pro nas bardzo, bardzo ważny gracz. Zpátky do češtiny. Je pro nás důležitý hráč. Mateusz je pro nás důležitý hráč. Ta jeho role je trošku jiná, než byla v minulosti. Hraje trošku vyšší pozici jako pomocník. Ale... Je pro nás ważnym zawodnikiem. On rzeczywiście teraz gra na nieco innej pozycji, aniżeli wcześniej. Zatím máme útočníky, ze kterých můžeme vybírat. Martin Robak odehrál podle mého názoru dneska velmi dobrý zápas. Na razie máme napastníków, z których możemy wybierać. Dzisiaj Martin Robak zagrał bardzo dobry mecz. Arek přišel na závěr zápasu na pár minut a měl tam vlastně jednu gólovou situaci, která pak ho zastavila jenom centimetrová, decimetrová spalone, offside. Arek přišel v końcówce meczu i w zasadzie miał tam jedną sytuację bramkową, gdzie w zasadzie decydowały centymetry czy też decymetry, bo był tam spalony. Ale do budoucna můžeme uvažovat i o Mateušovi jako o případném útočníkovi. Ta jeho hra zatím pro mě je příjemným překvapením a pro nás všechny. Ale na przyszłość můžeme się zastanawiać, že Mateusz będzie grał na pozycji napastnika i on bardzo przyjemnie mnie zaskoczył swoją grą. Dává týmu velkou pracovitost, sílu a kvalitu. Dodaje on drużynie dużo pracowitości, siły i jakości. On měl křeče, tak po polsky kremp. Skurče, tak. Nebylo to. Já jsem měl obavu, aby to nebylo něco vážnějšího. Já se obávám, aby to nebylo něco vážnějšího. Ale byly to jenom křeče, naštěstí, tak by měl být brzy v pořádku. Ale měl tylko skurče, takže nedlouho povinen být už pevnější. A ještě bych chtěl poděkovat a pogratulovat za celý tým Damianovi Gonskovi k narození syna, protože před pár dny se narodil další kibic a možná budoucí závodník Šlonsku. Takže všichni máme radost a asi jste viděli tu oslavu gólu, která proběhla. Ještě chtěl bych poděkovat i pogratulovat Mateuszowi Gonskovi, kterému... Damianowi Gonskowi. Któremu przed kilkoma dniami urodził się syn. Także być może urodził się na pewno nowy kibic Śląska, a być może nowy zawodnik Śląska. Także Państwo oczywiście widzieliście, jaka była reakcja. Tohle je pro mě dobrý signál toho, že ten tým je zdravý a má zdravého ducha uvnitř. I to jest dla mnie sygnał, że ta drużyna jest w środku zdrowa, że ma takiego zdrowego ducha w sobie. Trenerze, jeśli można, Iwan Olson, jako obrońca, znakomity, bo napastnik i szybki, to wiemy, super do środkowania. No, miałby prawie asystę drugiego stopnia, żeby nie spalony. Rozumiem. Musonda odpracował hodnie pracę w dzisiejszym utkaniu. Musonda dzisiaj bardzo dobrze pracował w dzisiejszym meczu. Udělal hodně práce směrem dozadu, byť hraje křídelního ofenzivního hráče, ale pracoval hodně dopředu, dozadu, do obrany, stejně jako na druhé straně, na opačném křídle Robopich. On bardzo dużo grał do tyłu w defensywie, pomimo tego, że gra na skrzydle. Podobnie zagrał również Robert Pich po drugiej
Mám radost, že si připsal kvalitním centrem asistenci na gólu, na gól, který střelil Martin Hrobak. Těším se, že zaličil asiste na bránce, který střelil Martin Hrobak. Já si myslím, že pořád má potenciál Musonda, který může ještě posouvat výše. A já si myslím, že Musonda má ještě dużo potenciálu, který může ještě vykořistat i může go zvětšet. Vnusil do té družiny taky leadership, také přivodství. Tak, 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 tak. Je to součást naší osy týmu, takže on tam patří do těch našich pomocníků jako nejzkušenější hráč. Należy on właściwie do tej osi drużyny i on tworzy ją jako jeden z najbardziej doświadczonych zawodników. Czy mamy jeszcze pytanie? Proszę. Ja chciałem powiedzieć, że z Szymonkiem to być może pan Jerzy będzie wkrótce bezrobotny. My się doskonale już rozumiemy. Ja dneska zrobię pierwszy rozmowę, interview po meczu, tak jsem to robil tak česko po polsky. Tak jsem zvědavý, jestli to kibicové rozuměli, diváci. Ja dzisiaj miałem po meczu pierwszy wywiad w języku polskim, to jestem ciekawy, czy kibice zrozumieli, bo to było tak czysto po polsku. Tak se omlouvám, ale budu se dál učit polsky, tak aby jsme si více rozuměli v budoucnu. Já přednášám, ale bych se dál učil po polsku, že bychom se na příští mohli taky rozumět. Ale to nejvážnější z dnešního večera je 2-0 naše vítězství v derby. Děkuji. Ale to nejvážnější z dnešního večera to je zvětšenstvo 2-0. Děkuji. Pani Jerzy, mě třeba. Děkuji. Děkujeme bardzo.